Okej, okay. Dzisiaj wam powiem o jednym moim pobycie w szpitalu, jak trafiłem do szpitala. Słuchajcie, ja już w księży katolickim nie słucham od dłuższego czasu tych nauczań, bo wiem, że są bzdurne, za przeproszeniem, dosyć często. Ale mam jednego przyjaciela, tak? Miałem, nie wiem czy mam dalej, Grzegorza. Grzegorz jest takim, wiecie, katolickim, powiedzmy, że uzdrowicielem, modli się o chorych i tak dalej. Prowadzi tam takie nabożeństwa, taki nawrócony metalowiec, możecie sobie go tam znaleźć czasem w internecie. No i jakoś tak bardzo chciałem dotrzeć do jego serca, żeby mu pokazać, nie, te wszystkie kłamstwa i tak dalej. I stwierdziłem, że zacznę słuchać czegoś katolickiego, żeby jakoś zrozumieć go, nie? I włączyłem, zdaje się, Pawlukiewicza, tak? Taki ksiądz, co tam tobie na internecie gada. To było w zeszłym roku. Kilka dni później wylądowałem w psychiatryku, nie? Ale włączyłem Pawlukiewicza. Dlaczego, tak? Nie dlaczego, żeby go mnie zaczarował czy coś, tylko dlatego, że w tych nauczaniach wkradł się demon, tak? Dlaczego? Bo Pawlukiewicz mówił o rozmowie z wewnętrznym dzieckiem. Że on sobie rozmawia z wewnętrznym dzieckiem. Że wewnętrzne dziecko to jest coś takiego, coś takiego, coś takiego. Ja to pojęcie wewnętrzne dziecko znałem z psychologii, tak? Rzeczywiście psycholodzy mają takie pojęcie, psychoterapeuci mają takie pojęcie wewnętrzne dziecko, jaki taki wewnętrzny dialog, że w głowie się gdzieś dialog odbywa. Nie, to psychoterapia mówi, że w głowie się gdzieś dialog odbywa. Ja wtedy nie miałem jeszcze poznania, dzisiaj mam trochę większe poznanie na ten temat, ale wtedy uważałem, że jest to po prostu nauka, która no, nie ma nic wspólnego z Biblią, ale jest tylko nauką, tak? Tylko wiecie co, tylko jakoś po kawałku tego nagrania, jakoś tak w ciągu następnych dni, mimo że to już nie było wewnętrzne dziecko, zaczął mi się jakiś taki głos pojawiać, jakiś taki wewnętrzny dialog, tak? W głowie, tak? Pojawiać. Ja autentycznie w głowie jakbym z kimś rozmawiał, nie? No, wylądowałem później w psychiatryku oczywiście, nie? Dzisiaj wiem, że to był demon po prostu. Nie ma czegoś takiego jak wewnętrzne dziecko, żaden apostoł, żaden prorok, żaden nigdy w Biblii nie rozmawiał z żadnym wewnętrznym dzieckiem. Nikt w Biblii nie miał żadnych wewnętrznych dialogów. Bo wszystko jest wymyk psychoterapeutów, a psychoterapeuci, psychologów, tak, i psychoterapeutów, a psychoterapeuci są nauką, która jest religią, tak, która jest religią, która ma być religią bez Boga, bo tak była tworzona. Freud tworzył psychologię jako naukę, którą teoretycznie w ramach ewolucji po prostu, znaczy Freud sądził o Bogu, że Bóg to powstał teoretycznie w ramach ewolucji, tak, bo człowiek potrzebował moralności, więc wymyślił Boga i on twierdził, że nieświadomość to Bóg i tak dalej. No i stąd się wzięły te wewnętrzne dialogi. I taki wewnętrzny dialog uczył nas prowadzić, tak? To jest wywoływanie demona. Prowadzenie wewnętrznego dialogu to jest wywoływanie demona. Z kim ty wewnętrznie rozmawiasz? Po prostu, zwyczajnie, nie? Z kim wewnętrznie rozmawiasz? My rozmawiamy jako wierzący w Boga, wewnętrznie rozmawiamy z Bogiem, tak? Ale jak to robimy? Mamy rzeczywiście różne głosy, z prawej, z lewej, ale wszystkie głosy weryfikujemy, powinniśmy weryfikować, tak? Otwieramy Biblię i sprawdzamy, nie? Czy to jest po myśli Jezusa, naprawdę, tak? Czytamy o tym Jezusie, poznajemy prawdziwego Boga, co On nas zbawił i tak dalej. Modlimy się o Ducha Świętego, prosimy, nie? I sprawdzamy. Jest jakiś głos? Jeśli ten głos prowadzi do innego rozwiązania niż zbawienie, tak? Przez Jezusa Chrystusa, to mamy problem, bo to nie jest ten głos. To jest głos, który prowadzi do rozwiązania zbawienia przez Freuda, tak? Freud nie jest zbawicielem przez wymysły Freuda i tak dalej, tak? Nie przyjdzie, Biblia nie zapowiada ducha psychologicznego, który przyjdzie i wszystko wyjaśni. Biblia zapowiada Ducha Świętego, który przyjdzie i wszystko objaśni. To są dwa inne duchy, zupełnie. No więc słuchajcie, wewnętrzne dialogi są często rozmowami z demonem. Mamy możliwość wewnętrznych dialogów, ale tak jak z Kamilem mam taką rozmowę, jak rozpoznać głosy, to te wewnętrzne dialogi tak naprawdę cały czas patrzymy na Biblię, czytamy to, sprawdzamy, czy tam jest wszystko zgodne, czy to się wszystko sprawdza, czy to rzeczywiście prowadzi nas do Jezusa, czy to prowadzi nas do innych rozwiązań na szczęście, tak? I tak dalej. Po prostu wszystko trzeba sprawdzać. Duchy są, Biblia mówi, badajcie duchy, nawet jeśli staje się o proroku powiedział, nawet jeśli pojawi się prorok, który przepowie przyszłość, a później poprowadzi do innego zbawienia, to nie idźcie za nim, tak? Po prostu.
po prostu zwyczajnie ktoś może pojawić się prorok, który przepowie przyszłość i zacznie prowadzić na jakieś bzdety. Tak pojawił się właśnie ten Branham, o którym wspomniałem. Przepowiedział przyszłość nieraz. Miał cudowne namaszczenie. Ludzie byli uzdrawiani. Nie wiem, ktoś przychodził na konferencję, a ten był w stanie komuś powiedzieć, tam są takie nagrania na internecie, komuś powiedzieć, o czym przed chwilą w taksówce rozmawiał z kimś, nie? Piękne miał poznanie, tak? Ale się totalnie pogubił. To, co on na końcu zaczął głosić, to już w ogóle. No, trochę przegięcie było, tak? Trochę przegięcie było, bo zaczął. Już nie, nawet mi się tego już przypominać nie chcę, ale coś tam było, że córki Kaina, że Kain, że szatan miał swoje dzieci, Bóg miał swoje dzieci i tak dalej, że były takie dwa pokolenia: pokolenie Boże dzieci, pokolenie dzieci szatana, nie? Coś tam takie, wiecie, nie? No już w ogóle, wiecie, to jest takie, no jest kolejne odstąpienie od prawdziwej Ewangelii. Na skupienie się skupić codziennie na Ewangelii, codziennie sobie głosić Ewangelię, tak jak dzisiaj w poprzednim nagraniu zrobiłem, to jest Ewangelia, na tym się powinienem skupić. I w każdym razie, słuchajcie, w każdym razie wracając do tematu, nie ma wewnętrznego dziecka. Nie, to był Pawlukiewicz, ale zdaje się, to był Pawlukiewicz. Jeżeli on prowadzi takie rozmowy z wewnętrznym dzieckiem, to on naprawdę rozmawia sobie z demonem. Po prostu. Zwyczajnie rozmawia z demonem. Takie rozmowy z demonem nas uczą psycholodzy, psychoterapeuci. Oni nas uczą rozmawiać z demonami. Po prostu. To są rozmowy z demonami. Bo rozmawiamy z duchami, a nie wiemy, jakie to duchy są. Nie badamy tych duchów. Oni nie wiedzą, co robią, tak? Może nie wiedzą, to jest niewiedza, ale jak już ktoś posłucha tego nagrania, to już wie, co robi. Więc już koniec nie wiedzą. Taki psychoterapeuta być może nie wie, co robi, tak? Bo wewnętrzny dialog, on myśli, że to jest wewnętrzny dialog, tak? Na przykład, nie wiem, są trzy postacie, jest Edyp, jest coś tam, nie? Taki kompleks Edypa, nie? I sobie tam są trzy postacie tego dialogu, no i co jest ta rozmowa, jest ten dialog wewnętrzny i ten dialog się wielce analizuje i tak dalej, nie? I rzeczywiście to wygląda jak jakiś wewnętrzny dialog, coś, jakieś wewnętrzne przeżycia, tak? Ale tak naprawdę to jest rozmowa z duchami. My nie wiemy, czy te duchy pochodzą od Boga, czy nie od Boga. Trzeba te duchy badać po prostu. Badać duchy. Jak masz głos wewnętrznego dziecka, to badaj ten głos wewnętrznego dziecka. Skąd on jest? Co to za głos? Czy prowadzi cię do Jezusa, czy cię nie prowadzi do Jezusa? Prowadzi czystą Ewangelię, czy ma jakąś swoją Ewangelię, tak? Po prostu zwyczajnie, czy o ten głos ma swoją Ewangelię? Jest ten duch Królowej Niebios, który się objawia, ale ten duch ma swoją Ewangelię. Ten duch mówi, dlaczego? No bo on mówi, ten duch wielby mnie, tak? A ja ci dam łaski, ja ci wyproszę u syna coś, ja ci wyproszę coś tam i tak dalej, nie? To jest demon. To jest demon, który żąda wielbienia. To nie jest Bóg. To nie jest Bóg. Badajcie duchy, badajcie te objawienia. Jezus, duchy powinny kierować zawsze na Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela. Proste i wyraźne. Okej, na tyle. Trzymajcie się.